Witajcie w Gospodarczej Lupie z Markiem Meissnerem. W dzisiejszym programie Marek opowie o czym będą latać Rosjanie, co psuje się w rosyjskich rafineriach, o banku, który sprzedaje swoje rosyjskie oddziały, o tym, jak Rosjanom tak spodobało się usuwanie zachodnich firm, że czasem usuną sobie też swoją z rozpędu i o rosyjskim przemyśle samochodowym ze słodko-kwaśnym posmakiem chińszczyzny. Zapraszamy! Słuchajcie, mamy patrona, mecenasem odcinka jest firma z branży pokryć podłogowych Padre Podłogi, świadcząca usługi dostawy i montażu w całym kraju. W ofercie znajdują się podłogi drewniane, laminowe, winylowe, korkowe i mamy dla Was promocję. Wpisując kod rabatowy Kremlinka otrzymacie 15% rabatu na wszystkie produkty w sklepie. Czas promocji jest ograniczony, warto skorzystać. Zapraszamy na dzisiejszy materiał. Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski i prowadzący Marek Meissner. Cześć Marek. Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu. Wiesz Paweł, samolot jest taki ciekawy, chiński. Nazywa się Comac C919. No i tenże Comac C919 miał ostatnio debiut, bo to już jest konstrukcja długo rozwijana od 2008 roku. Pierwszy taki chiński samolot, no co prawda wąskokadłubowy, ale jednakowoż chiński, jednakowoż komunikacji regionalnej, także z zasięgiem nieco dalszym. No i co tam się z tym samolotem stało? Mianowicie on został przedstawiony po raz pierwszy za granicą na Singapore Air Show. Został przedstawiony, a zanim został przedstawiony, bo tutaj pierwszy płatowiec produkcyjny tam został dostarczony do China Eastern Airlines w grudniu 2022 roku i dopiero po pół roku, 28 maja, oddany do komercyjnych przewozów pasażerskich. No można powiedzieć, że Chińczycy się tutaj, wiesz, nie chcieli, dmuchali na zimne, nie chcieli się sparzyć. No ale mamy taką sytuację, w której jest ten Singapore Air Show i przychodzą, wyobraź sobie, do chińskiego producenta, czyli do Comaca, Rosjanie. Rosjanie przychodzą i mówią tak, my byśmy kupili 30, bo musimy zastąpić starzejącą się flotę samolotów zachodnich. I tu Chińczykom nieco się brwi podniosły, bo to Airbusy A320 to ostatnie były kupowane w 2021 roku. Chwalić Boga, mamy 2024, szybko się te Airbusy starzeją, nie? No nic. No ale, no dobrze, to my od Was weźmiemy w leasing. Nie, powiedzieli Chińczycy, nie. My zrobimy taką transakcję, by od nas kupicie te samoloty, tak, i kupicie te samoloty tak, że wszystko będzie prowadzone, co prawda, przez firmę leasingową SPDB, to jest firma bankowa, SPDB, Financial Leasing, ale to będzie tak, że wpłacicie zadatek, który będzie stanowił 50% kontraktu, i drugie 50 zgadzamy się przyjąć po dostarczeniu maszyn. Czyli no powiedziałbym, to są warunki w lotnictwie pasażerskim no, niespotykane i powiedziałbym, świadczą o głębokim zaufaniu, jakie ma chiński producent oraz leasingodawca do rosyjskiego odbiorcy. Paweł, nie słyszę cię. Przepraszam, bo faktycznie. No. Mówię, że jeżeli chodzi o Chiny, to w wielu branżach jest przyjęte, że to jeżeli chodzi o Chiny, tak, że oni żądają albo przedpłat, albo te warunki są bardzo takie, można powiedzieć, niekorzystne. Nie, oni zaproponowali normalne leasingi tych 919 na Singapore Air Show właśnie przez ten sam fundusz leasingowy, normalnie tak jak w każdym zachodnim lotnictwie, proponowali lotnictwu singapurskiemu, malezyjskiemu, Wietnam, no tak, ale tam normalne,
Tak, normalnie, normalne warunki spłat, leasing, tak jak na Zachodzie, tylko do Rosjan, specjalne warunki. No ale mówię, w przypadku Rosjan oni są tak. też nauczeni, wiesz, ponieważ, no tak. mówię, z innych branż mamy te informacje, że są te duże przedpłaty, no i mhm. ten rynek tak jest traktowany podwyższonego ryzyka. No tutaj się kłaniają coś, co Rosjanie mówią, że nie ma znaczenia, czyli ratingi, tak? No przy tak niskich ratingach te firmy, nawet chińskie, no mają pewne procedury, no i muszą się tutaj dodatkowo, wiesz, zabezpieczać. W związku z tym te procedury są takie jak dla tych krajów takich często właśnie afrykańskich, nie? Dokładnie. I tutaj ciekawa historia. Właściwie to taka wisienka na torcie. C919 nie ma żadnych dopuszczeń do lotów komercyjnych robionych przez IESA na terenie Europy. Nie ma certyfikatów FAA, czyli ani do Europy, ani do Ameryki latać nie może. Ewentualnie, ponieważ ma chińskie certyfikaty, które część krajów Azji, część krajów Azji honoruje, może sobie latać z Rosji do Chin na jakichś trasach wewnątrzrosyjskich i ewentualnie bliskich azjatyckich. Także... Ale teraz otworzyli tam, podobno w Birmie mają honorować karty MIR. A więc może wiesz. Pierwszy kraj, który będzie honorował, bo nie wiem, czy wiesz, że tam była taka historia, że Rosjanie się wycofywali z kart MIR, ponieważ Union, karty chińskie, były honorowane w wielu miejscach Azji, a MIR nie. I teraz jest taka sytuacja, że każdy Rosjanin nie ma już wizy czy Mastercard Uniona. Tak, natomiast ma trzy karty systemów chińskich i MIR, którym się posługuje wewnątrz Rosji, a ostatnio było ostrzeżenie ze strony Banku Rosji, że zbyt wielką część obrotu kartowego w Rosji przejmują systemy chińskie. Tak, tak, tak. No to jest jak gdyby gdzieś naturalne. No tak jak wcześniej, wiesz, Visa, Mastercard były popularne w Rosji. Bardzo, zwłaszcza Visa. Zwłaszcza Visa, tak. To były to najbardziej popularny system. Teraz faktycznie te systemy, no bo jeżeli jedziesz za granicę, a często to są te właśnie azjatyckie podróże, czyli przykładowo ta Tajlandia, tak, czy Wietnam turystycznie, no to w tym momencie, no tam wszędzie honorują, tak, te chińskie systemy, tak, nie ma żadnego problemu. Dokładnie, ale to rosyjskich, to o ile pamiętam, no to tutaj mnie tą Birmą zdziwiłeś, bo Mira to nie honorował nikt. To był wewnętrzny standard rosyjski. Były takie przymiarki na Kubie i przez jakiś czas honorowali, natomiast potem był z tym problem, no i przestali honorować. Na Kubie były takie przymiarki. Tak, były takie przymiarki. Jeszcze ale są, wiesz, kraje, no mamy jeszcze chyba Białoruś, Azerbejdżan. Białoruś mamy na pewno. Azerowie honorowali, nie wiem jak honorują teraz. Armenia miała honorować i nie honoruje. Absolutnie. Tak. Żaden z krajów Azji Środkowej nie honoruje Mira, mimo że tutaj, prawda, były cały czas rozmowy, natomiast on jest honorowany pośrednio, to znaczy to jest bardzo ciekawa historia, bo tam możesz ewentualnie użyć Mira pod warunkiem, uwaga, że zażądasz wypłaty w juanach. O, proszę. Nie w rublach. Co bank, ciekawe, no właśnie o tym pisali Chińczycy i że to ich bardzo denerwuje, że jakim prawem rosyjski system wykorzystuje juana jako walutę pośrednią. To ciekawe faktycznie. No właśnie. Także rosyjski realm bywa niesamowity. Taka ciekawostka jeszcze jest taka, jeżeli chodzi o te C919, że to jest tak naprawdę samolot w starym stylu, w którym nie ma praktycznie kompozytów w konstrukcji. To jest wyłącznie 98%, 2% kompozyty, a jak wiesz, w Airbusach to jest bardzo często, w Airbusach, w Boeingach to jest bardzo duży udział kompozytów,
a tu 98% w konstrukcji stanowią stopy aluminium. Stale, stopy aluminium, także to jest ciężkie dosyć. No i taka, no, powiedziałbym, trochę stary typ. Ale jednakowoż Chińczycy raz, że mają nadzieję, dwa, Rosjanie kupują. Druga sprawa. Druga sprawa, no cóż, no ten przerób ropy naftowej. No tak, no... No tak, i zdarzyły się te ataki ukraińskie, prawda? Otóż okazało się, że w drugim tygodniu lutego rafinerie rosyjskie przerabiały 5,16 miliona baryłek ropy dziennie. I to znaczy, że to jest spadek o 94 tysiące baryłek dziennie w porównaniu z końcem stycznia i z początkiem lutego. Czyli co to znaczy? To znaczy, że udało się uszkodzić 6 rafinerii, które odpowiadały za około 18% całkowitego przerobu ropy w Rosji. I spadek przerobu związany najbardziej z tymi atakami sięgnął 380 tysięcy baryłek dziennie w porównaniu z końcem grudnia, czyli z ostatnim okresem przed atakiem Ukrainy na rosyjskie rafinerie. No jak dotąd w lutym dzienne dostawy w Rosji spadły tak mniej więcej średnio do 5,2 miliona baryłek i to jest najniższy poziom od początku października. Jak to wygląda? Ano wygląda tak, że najgorzej dzieje się w rafinerii Riazańskiej należącej do Rosniefki PSSC, w Łukoilu, w Wołgogradzie, w zakładach Afipski i Ilski. To są właśnie wszystkie te zaatakowane przez ukraińskie rządy. Jeszcze Nowogród. Tak, jeszcze Perm też. Rafineria Tułapse, która została całkowicie zniszczona po pożarze 25 stycznia, nieaktywna. Zakład przetwarzania kondensatu w Ust-Łudze, Nowateku, wznowił pracę na 30% po przerwie trwającej około miesiąca. I teraz jak to wygląda w eksporcie? Jak wynika z danych, rosyjski eksport morski spadł o około 290 tysięcy baryłek dziennie w tygodniu kończącym się 11 lutego. Czyli co? Presja dronowa ma sens. Wiesz co, to wygląda na razie tak. Ja mam trochę mniej, znaczy pesymistyczne, albo inaczej. Mam dane za styczeń, za te luty też widziałem, zobaczymy do końca lutego, bo tak, za styczeń mamy spadek w tym momencie, jeżeli chodzi o produkcję benzyny 5%, natomiast no, patrząc na ten luty, widać, że się pogłębiły te spadki. Ja to no w lutym ataki były przecież. No bo ataki były, tak, no. A więc poczekajmy na cały luty, bo tutaj będzie się pogłębiać. Natomiast jak Rosjanie sobie radzą? I to właśnie powiedziałaś, na ten moment oni w styczniu nakazali zwiększenie na rynek krajowy kosztem eksportu o 5%. Nie udało się to zrobić, natomiast wszystko na ten moment koncentruje się na tym, że Rosjanie obcinają eksport, tak? Szczególnie tak, jeżeli chodzi o benzynę, bo w benzynie będą mieli największe problemy i oczywiście jeżeli chodzi o diesla tego zimowego, ale tego diesla zimowego zawsze mało eksportowali i ogólnie w dieslu zimowym mieli problem, ale ratuje ich to, że teraz jest w miarę ciepło, bo inaczej by mieli teraz problem już w tym dieslu zimowym, bo oni zawsze jak gdyby jadą tam na granicy, tam jest kwestia jak gdyby już obróbki i dodawania tej frakcji nafty. Ty jeszcze dodaj to, tak, że diesla zimowego w bardzo dużej mierze zgarnia front. I tak, dokładnie tak. No ale mówię, jest cieplej, a więc to jest ten element, który troszeczkę ich uratował. Natomiast to, co już wiemy, że tak, w styczniu o 1/3 spadł eksport, już w związku z tymi pierwszymi atakami i tymi sabotażami. Natomiast w lutym się to na pewno pogłębi. Zobaczymy te dane eksportowe za cały luty.
Bo tutaj sytuacja jest taka nieciekawa, plus jeszcze Turcja, która przestała płacić za paliwa, to też w ogóle ciekawa sytuacja. Tam jest 60 do 90 dni opóźnienia i to opóźnienia dla tych faktur, które już dawno poszły. Tak, i wiesz, no zaczyna się trochę taka sytuacja podobna jak na gazie. Za moment Turcy powiedzą, żeby dawać im upusty do tego, co już zakupili, nie? Słyszałeś o sprawie z Indii, o tych dwóch tankowcach? Tak, to zaraz sobie porozmawiamy, ale skończmy jeszcze o tej ropie. I teraz robi się bardzo ciekawie, bo wszyscy analitycy tutaj branżowi wskazują, że problem dopiero się może zacząć na wiosnę, a szczególnie w marcu, bo w marcu mamy planowe remonty plus te remonty awaryjne, które trzeba teraz przeprowadzić, bo to, że na przykład taki sygnał, że rafineria wznowiła produkcję, to nic nie oznacza, tak? Najczęściej ta rafineria wznawia produkcję na jakiś procent, a pozostało, żeby wznowiła w 100% czy w większym stopniu, no trzeba przeprowadzić bardzo często remonty, powymieniać wiele rzeczy, tak? I tak dalej. I to będzie trwało. To jest przewidywane na marzec, bo to jest ostatni moment, kiedy oni wejdą w ten okres wiosenny, bo na wiosnę jest duże zapotrzebowanie. Mamy taki pik około kwietnia. Jeżeli się okaże, że w marcu się nie wyrobią, to będą mieli problem na eksporcie na pewno, czyli prawdopodobnie będzie zakaz eksportu albo po prostu sami, tak? Raczej albo zakaz, bo to jest tak zwykle stosowana u nich metoda. Tak, albo pojawią się braki, nawet bym powiedział, szczególnie żeby się okazało, że jeszcze do końca marca powtórzyłyby się ataki. To ja ci jeszcze dodam. Już niewiele brakuje, żeby to się posypało, bo na ten moment oni się, wiesz, czym ratują? Bardzo wysokimi zapasami, bo oni mieli te zapasy. Tak, tak, dlatego że zima była lekka. I wbrew pozorom zima na początku była ciężka, ale tak, był ten zakaz, pamiętasz? I oni korzystali wszystkich tych zapasów. Ale tutaj jest pewna ciekawa rzecz, mianowicie ta rafineria w Permie, która została zaatakowana. Jak wiesz, była mowa o tym, że ona wznowiła działalność, ale lokalne media bardzo ciekawskie zadzwoniły, zapytały, jak to jest z tym wznowieniem działalności, kiedy tam będzie. Oczywiście miało wyjść czołobitnie, że ataki uszkodziły, ale my naprawiliśmy i wszystko dobrze. Po czym się cała narracja posypała, okazało się, że nie potrafią powiedzieć, kiedy wrócą do zdolności produkcyjnych sprzed ataku, a prywatnie jeden z dyrektoriatu firmy wyjaśnił, że potrzeba na to co najmniej pół roku i wie od kolegów z innych rafinerii i zakładów przerobu kondensatów, które też zostały zaatakowane, że w związku z uszkodzeniami u nich też co najmniej pół roku trzeba będzie dla osiągnięcia tej samej zdolności produkcyjnej, która była przed atakiem. Tak, oni robią diesla głównie akurat, tam 5 milionów ton, natomiast sama produkcja, no to jest w tym Permie 12 milionów. Te rafinerie, tak, które zostały 12-13, no bo tam zależy w piku, 12 chyba jest nominalnie, bo to ciekawe, że zostały też często zaatakowane te bardzo celnie, te elementy, które były modernizowane i które są często na tych zachodnich częściach, nie? Więc dokładnie, oni wiedzą, ktoś wiedział, że tutaj jest wiele rzeczy niezastępowalnych, bo oczywiście mogą to kupić w Chinach, tylko pytanie, nie, dostarczenie, nie mogą. Zamontowanie, nie mogą. Nie? Nie mogą. Jednak nie. Nie mogą, bo tam poszły kolumny rektyfikacyjne. Tych kolumn rektyfikacyjnych, z tego co wiem i też rozmawiałem tutaj z kolegami i też tutaj mamy taką osobę na kanale, która się gdzieś zajmuje tymi tematami, ale też rozmawiałem prywatnie. Oni musieliby złamać sankcje, musieliby zakupić od Niemiec, mówi się, że gdzieś z Brazylii spróbują, ale rektyfikacyjne... Może, ale to mało prawdopodobne. Odsalacze ściągną, tak, odsalacze, jakieś instalacje mogą ściągnąć, natomiast jeżeli chodzi o kolumny, bo kolumny są robione pod zamówienie. A to prawda, rzeczywiście. Znaczy Chińczycy się chwalą, że oni mają cały przemysł petro, ale no to wiesz... Ale nie to zawsze. Moment, jak najbardziej mogą, Chińczycy mogą, ale wiesz, to wymaga wymiany tak
całej linii, bo oni nie są kompatybilni. No to właśnie o tym mówię. To wymagałoby ściągnięcia, wymiany całej linii, szkolenia całej ekipy. Tak. No to wtedy co najmniej pół roku, jak nie rok, zejdzie. Bo to trzeba wszystko zdemontować. Masz pięć linii zachodnich przykładowo. Pięć linii zachodnich, uszkodzone trzy. No i co wtedy? Jedna, dwie, tak. No i wiesz, i bo to często jest tak, że to nie jest tak, że cała znaczy tam chyba w jednym przypadku cała spłonęła, natomiast ogólnie jest tak, że najczęściej jedna linia poszła, tak najczęściej. I to najczęściej ta zachodnia, którą właśnie była modernizowana niedawno. Tak mieliśmy właśnie na tym Łukoilu, w Wołgogradzie, w Niżnym Nowogrodzie, tak. I teraz, jeżeli oni chcą to naprawić, no to moim zdaniem do końca konfliktu będzie bardzo ciężko, ale ta rafineria będzie ci działać na przykład 70%. Procent mocy, tak. Tak, bo pozostałe linie będą uchodzić. Bo to oni uderzali w te kolumny rektyfikacyjne, one są na początku tego procesu, to jest ten przerób pierwotny. A więc jak tego nie masz, to nie będziesz miał ani diesla, ani koksu, nic nie będziesz tam miał, ani benzyny, nic. Dokładnie. To jest prawda. No i tutaj wiesz, tutaj ciekawa sprawa, prawda? Tutaj ciekawa sprawa, mianowicie jak to będzie w tym momencie wyglądało, bo zauważ, że uderzono też we wszystkie zakłady, które miały zaopatrzenie dla frontu. A one blisko były, to też, patrz, Wołgograd, to bardzo jak gdyby kluczowa, tak, rafineria. No i też właśnie bito te rafinerie właśnie te południowe, nie? Nawet ostatnio spłynęła, to się mniej obiło, nawet w Moskwie spłynęła rafineria, tylko nie wiemy jakie są do końca straty, bo tutaj akurat Rosjanie to ukryli dosyć sprawnie, ale widzieliśmy pożar, tylko ja nie wiem co się spaliło, bo po prostu nie ma zdjęć. No właśnie. Widzieliśmy, że na terytorium rafinerii coś płonęło, prawdopodobnie kolumna, tak mogę się, to Gazprom Nieftu. I to w Moskwie, tak, bo oni mają tam też rafinerię, a więc widzimy, że te ataki się zwiększają, pasowałoby, żeby zatrzymać ten przemysł rafineryjny, no to pasowałoby, żeby zwiększyć to tak dwukrotnie. No, po prostu. Tak, to znaczy będzie to możliwe, albo punktowe, celowe uderzenia, które spowodują no nawet nie zatrzymanie, tylko tak dużą awaryjność, że po prostu zacznie się cała branża sypać. Znaczy już to będzie miało wpływ, bo to będziemy widzieć moim zdaniem na wiosnę, natomiast jeżeli by się okazało, że jeszcze raz by powtórzyli przynajmniej to, co było do tej pory, nie? W marcu, luty, marzec, w marcu, no to wtedy Rosjanie mają problem. Jeżeli chodzi o eksport, prawdopodobnie byłby zakaz, jeżeli chodzi o rynek krajowy, front by pewnie nie ucierpiał, ale byłyby tak, problemy z dostępem sens, dla ludności. No bo on jest. Tak. No to tak, to by wyglądało. A mamy ciekawy następny temat. Dekret wyszedł Putina. Wyraził on zgodę na sprzedaż przez HSBC swojego rosyjskiego oddziału prywatnemu Expobankowi. W ten sposób HSBC się wycofa z rosyjskiego rynku. No i teraz w czerwcu, jeszcze w czerwcu 2022 roku, czyli zaraz nieomalże po inwazji, HSBC zgodził się sprzedać 100% swoich udziałów w jednostce rosyjskiej, czyli HSBC Bank LLC. No i teraz czekano tyle na transakcję, przy czym HSBC się tak skutecznie wycofywał, że co prawda stwierdził, że będzie miał łącznie 300 milionów dolarów straty przez tą sprzedaż, przez wyjście z Rosji, ale tak naprawdę to teraz obecnie to te straty są pomijalne, ponieważ rosyjski oddział osiągnął przychody w wysokości 15 milionów dolarów, a całe przychody grupy HSBC przekraczają 50 miliardów. No i teraz jest ciekawa historia z tym owym nabywcą, który się pojawił, czyli Expobankiem. Otóż Expobank ze względu na to, że służył do różnego typu przelewów finansowych, jest od grudnia pod sankcjami amerykańskimi i europejskimi,
za rozliczanie transakcji, które są związane z sektorem militarnym. HSBC oczywiście te swoje 100% sprzeda, oczywiście Expobankowi, który to Expobank nie będzie miał z tego dokładnie nic, ponieważ nie będzie mógł w ogóle tego oddziału poza Rosją do jakichkolwiek transakcji używać z tego względu, że zagranicznych, z tego względu, że Amerykanie bardzo naciskają na wszystkich, jeżeli chodzi o sektor bankowy, żeby nie obsługiwały żadnych banków i instytucji finansowych rosyjskich, wobec których zostały wdrożone sankcje. Czyli w tym momencie proces dociskania śruby zagranicznym podmiotom wychodzącym z Rosji obrócił się przeciwko samym Rosjanom, ponieważ kiedy HSBC wychodził z Rosji, to jeszcze żaden z ewentualnych nabywców nie był objęty sankcjami amerykańskimi ani europejskimi. A te Rosjanie cisnęli, dostali swoje, proszę bardzo, i teraz z tego nic nie mają. Dokładnie nic. No tak, a powiedzmy, że ten proces się zaczął. My mówiliśmy we wczorajszym CEP-ie, tak, że w Turcji, jeżeli chodzi o wymianę handlową, już mamy te efekty w postaci twardych danych, spadek, jeżeli chodzi o towary wysyłane do Rosji o 40%, czyli widać, no, że no, można. No. A jeżeli chodzi o te z Rosji sprowadzone, to mamy spadek o 20%, tak? I to nie są surowce tylko. A więc widzimy, że te utrudnienia dosyć mocno. Właśnie, no pytanie, zobaczymy, co Europa zrobi, bo tutaj Węgry podobno zdjęły swój sprzeciw, a tam mamy też sankcje wtórne. Wobec tego pakietu, zapisane. No Orban ogłosił, że nie będzie protestów i siarto. Także prawdopodobnie tego protestu rzeczywiście nie będzie. I w tym momencie 13 już pakiet sankcji wchodzi. I no, to w tym będzie. Tak, w tym tygodniu, i to będzie z tego, co wynika tak nieoficjalnie, to będzie naprawdę, to będą solidne sankcje. No, ja bym tam nie szalał, ale gdzieś domkną te rzeczy, tak, amerykańskie te w mojej, tak, ocenie. I na pewno będzie to miało jakiś skutek. Też Węgry odblokowały te prawdopodobnie pieniądze z tego Funduszu Pokoju, Europejskiego, tak, Funduszu Pokoju, tak, te 5 miliardów, tak, bo też blokowali. A więc widzimy, że ktoś ich mocno przekonuje. Ktoś ich mocno przekonuje. A tu jest jeszcze jedna historia. Tu jest ciekawa historia z pewną firmą, która jest firmą tak naprawdę rosyjską, była zarejestrowaną na Jersey, miała pewnych zachodnich udziałowców, nazywała się Polymetal International. I teraz była to firma, która zajmowała się w Rosji wydobyciem złota. I srebra. To, tak, i srebra oraz tam różnych innych metali. Tak, innych metali i tak dalej. No i te rosyjskie aktywa Polymetal, bo ta firma 70% aktywów i miała w Rosji, a 50% dochodów też z tamtego rynku. Te rosyjskie aktywa Polymetal zostały objęte amerykańskimi sankcjami w zeszłym roku. Natomiast firma, żeby jakoś tam przeżyć, zmieniła siedzibę z Jersey na Almaty i była notowana na giełdzie Astana International Exchange. Po to, żeby jakoś tam sobie przeżyć. No i co się Czyli okazało? Czyli wcześniej z londyńskiej giełdy, bo wcześniej na londyńskiej tak była, tak, drogę przebyła. Tak jest, jeszcze żeby było ciekawiej, to ta firma zaczęła stopniowo być przejmowana przez udziałowców z Rosji, Azji Środkowej. W każdym razie wycofywali się z niej ludzie z Zachodu. No i teraz przychodzi co? Teraz przychodzi, słuchaj, rok 2024, okazuje się, że to nie wystarcza i jako firma zachodnia jest tak doduszona skarbówką, że nawet już w końcu 2023 roku zostanie podjęta decyzja o sprzedaży. Polymetal International będzie sprzedany w firmie Mangazieja Mining,
należącej do Siergieja Janczukowa. To jest taki dosyć... Ale powiedzmy, że jeszcze wcześniej się pojawił też tam ciekawy udziałowiec z Omanu. Tak, Omanu, tak, już, tak, tak, fundusz. Omanu i Szejk, tak. I to prawdopodobnie też ułatwiło tą sprzedaż. Tak, ułatwiło tą sprzedaż, ale z drugiej strony... Bo oni chcieli się, jak zobaczyli, to chcieli już się pozbyć. To też zabawne. Jest zabawna była historia, bo z drugiej strony pojechał Ławrow, jak pamiętasz, do krajów Emiratów i bardzo zachęcał do inwestycji w Rosji. Bardzo. Tam. No i tutaj widać było, jak to jak te inwestycje w Rosji się kończą. Otóż właśnie Polimetal za 3,6 miliarda dolarów, z czego 2,21 miliarda dolarów stanowi dług netto rosyjskiej spółki, będzie właśnie sprzedany. I o co chodzi? O to chodzi, że Vitalij Nessis, teraz dyrektor generalny, stwierdził, że co prawda w 2021 roku kapitalizacja rynkowa spółki wyniosła ponad 10 miliardów dolarów, ale w ramach transakcji wycena aktywów wyniosła 2,5-krotność EBITDA, co oznacza znaczne dyskonto. I teraz jest taki efekt, że firma praktycznie straciła ponad połowę wartości rynkowej. A co była naprawdę duża firma, bo jej nabywca, Mangazieja Mining, wyprodukował w zeszłym roku 466 tysięcy uncji złota, podczas gdy Polimetal w samej Rosji wyprodukował 1 230 000. Jaki jest efekt? Taki jest efekt, że Polimetal stracił połowę wartości, że tak naprawdę przejęta firma nowej Mangazieji za bardzo nie posłuży, że firma Polimetal będzie istniała, tylko ten rosyjski, praktycznie ta rosyjska część zostanie sprzedana i planuje konkurencję z Mangazieją po zawarciu umów w Kazachstanie i Tadżykistanie i zamierza wrócić na londyńską giełdę. No to teraz mamy taki fajny pasztecik. Rosyjska firma głównie zmuszona do sprzedaży swoich rosyjskich aktywów rosyjskiej firmie, z którą zamierza jako kazachska firma konkurować w ciągu najbliższych kilku lat. Bardzo interesujące. Wiesz, no teraz w ogóle w Rosji jeszcze jest nowy trend, czyli wszelkie firmy, które były związane z przemysłem zbrojeniowym i zostały sprywatyzowane, tak jak wiesz, w latach 90. No już cztery zakłady już zostały przez sąd tymczasowo zabrane właścicielem. Jest prokuratora, żąda nacjonalizacji. Tak, żąda nacjonalizacji, mało tego. Mówi się, że zakłady, które są przejmowane od zachodnich udziałowców, nie nabywają oligarchowie, którzy albo spółki związane z oligarchami, którzy są znani, typu Potanin, Deripaska i tak dalej, tylko nabywają kompletnie ludzie z cienia, ale związani z Putinem. Ze służbami. Tak bym powiedział. Mówi się o tym, że tak naprawdę Putin już nie wierzy absolutnie oligarchom i on dąży do tego, to o tym pisał Financial Times 2 miesiące temu, do tego, żeby wyhodować sobie własnych oligarchów. A ponieważ ma niewiele do sprywatyzowania w samej Rosji, bo to co było, to zostało sprywatyzowane, to wobec tego on sprzedaje te zakłady zachodnie przez różne pośredniczące spółki swoim ludziom
i z nich zamierza sobie zrobić takich swoich oligarchów. No to w tym momencie będziemy mieli problem, bo tamci, stara oligarchia nie odda swojego bez walki. No właśnie, a jak skomentujesz, skoro już jesteśmy przy tych, powiedzmy, właśnie, twoje zdanie, Sieczyn, człowiek Putina, czy już niezależny, to co się stało, afera Skrzypowa z jego synem? Tak, ja myślę, że on się usiłuje, że on usiłuje przejść taką drogę jak Rotenberg. Znaczy Rotenberg jest w tej chwili uważany za niezależnego, mimo że to był facet, który no przecież miał niesamowite wejścia na Kreml, przecież tak, on był przez pewien czas osobistym trenerem Putina, Rotenberg. No a Sieczyn nagle... też przecież, tak, Sieczyn, tak? No jego tak, tam pani tak, Krysia, tak, w Petersburgu, tak, nie? Tak, dokładnie. I to byli ludzie w bezpośrednim otoczeniu wodza. I teraz pytanie, kiedy oni się zaczęli dystansować? Nie od razu, jeżeli chodzi o wojnę. Nie od razu. Oni się zaczęli dystansować, wiesz, kiedy? Wtedy, kiedy było widać, że ofensywa na Kijów się załamała. To znaczy gdzieś tak kwiecień, maj 2022 roku, a Rotenberg w ogóle był podejrzany o spiskowanie z Prigożynem. Z Prigożynem, tak. Tak. I tam były takie historie, że on i Potanin nie odzyskał w ogóle jakichkolwiek łask Putina, po prostu jest, ale on i Potanin wylecieli jako pierwsi wtedy do Turcji, jak był sławetny marsz na Moskwę. Tak, no trochę więcej ich wylecieło, tak, na to. Tak, ale oni jako nie, znani. Znaczy oni jako pierwsi. Tak. Oni tak jakby byli zawiadomieni, że to nastąpi, bo jeszcze zanim reszta oligarchów się zdołała zorientować, to oni już byli w samolotach. Także to taka była historia. I tutaj jest ciekawa sprawa, no wszyscy patrzą na Deripaskę, bo jak do tej pory najbogatszy, najwierniejszy, najważniejszy facet, który się zajmuje praktycznie obsługą tych wszystkich lewych transakcji na złocie, diamentach, sprowadzaniem tych komponentów elektronicznych dla przemysłu obronnego. No i ten cały agroholding, tak, który ma, to też tam. Tak, to też. No to prawda, ale on, wiesz, to agroholding w tej chwili, pamiętasz tą historię z wykupywaniem ryżu od Hindusów, prawda? I to, co to była mowa, że dla Koreańczyków i prawdopodobnie tam poszedł, to agroholding właśnie. Agroholding właśnie to wykupywał. No także to jest facet, który bardzo wiele może, tak się przyglądają i co jest ciekawa sprawa, robi swoje, ale milczy. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, że praktycznie nie znajdziesz od ponad pół roku żadnej wypowiedzi żadnego oligarchy. Nie, Deripaska czasami się wypowiada. Czasem się wypowiada. O gospodarce i tam widzimy, ale tak, to jest na takiej zasadzie, wiesz, że krytyczny jest wobec rządu czy banku centralnego, szczególnie, tak? Tak. Z drugiej strony zauważ, że on powiedział, przymimo tego, że Putińcy podjęli być niezależny. No nie wiem, na chwilę cię zmroziło. Ja jestem. Poczekaj, jestem. Na chwilę cię zmroziło, powtórzysz. No. No, z drugiej strony pamiętaj, że jak Putińcy przypuścili atak na Nabiulinę, na Bank Rosji, to nagle Deripaska się odezwał po raz pierwszy od długiego czasu i powiedział, że bank powinien być niezależny. Tak, w obronie, tak, tak. Ogólnie widać, że Bank Rosji bardziej chyba taki jest podział, że rząd ma różne pomysły, a Bank Rosji jak gdyby broni tych, jakby tak popatrzeć, interesów oligarchów, tak? No bo te wszystkie, no obrona eksporterów, no to jest obrona oligarchów, nie? A tutaj, no i wiesz, to, co oni proponują i tak dalej, nie? Mi się wydaje, że Owczynnikow i Osipow, dwaj ekonomiczni doradcy Putina, jeden albo drugi ma ochotę na schedę po Nabiulinie. Może, wiesz, o tym się mówi cały czas, że wiesz, że tak naprawdę po wyborach
prawdopodobna jest zmiana tutaj szefowej. No bo nowe wyzwania, tak, jeżeli chodzi o gospodarkę. Całkowicie tragiczne. Przemysł nie jest zadowolony, no jest moim zdaniem trzymanie tej wysokiej stopy jest tragiczne dla tego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Bo ale ta stopa może być cały czas wyższa. Utrzymane 16%, ale rekomendacje do zwiększenia, do podwyższenia stopy. No, na razie powiedziała, że do końca roku prawdopodobnie 16 na ostatnim posiedzeniu i pierwsza połowa to, żeby nie marzyć o żadnej obniżce, bo jej nie będzie w pierwszej połowie roku. Tak. Prawdopodobnie. A potem zobaczymy. A tutaj się odzywają Chińczycy, którzy mówią, że stopa podstawowa jest w Rosji za niska. I że oni mają w tym momencie problem z rozliczaniem transakcji, ponieważ inflacja w Rosji idzie zbyt szybko. Tak, zresztą te towary chińskie zaczęły drożeć, bo tam jeszcze dochodzi to Morze Czerwone i okazuje się, że w sumie nie wiem, jaki kraj zyskuje na tym zamieszaniu na Morzu Czerwonym, ale... Iran jak najbardziej. No oprócz Iranu, tak, to wiesz. No i Ameryki może... Nie, oni tam mają duży problem, wiesz, muszą detaszować spore siły, dalej przecież to, co się ale stało... Ale gospodarczo na tym nie tracą, tak? Może gospodarczo, tak no, gospodarczo zauważ, że to jest także szlak do Ameryki i że to przecież jest przez przylądek, to jednak im te kilka dni dochodzi, stawki frachtowe dla nich też rosną. No ale teraz wiesz, ostatnio mówiliśmy o Indiach, okazuje się, że paliwa przestały płynąć do Europy z Indii, w tym rosyjskie, przerabiane z Uralsa i teraz Indie muszą to wysyłać do Zatoki, do Arabii Saudyjskiej, spróbować sprzedawać paliwa po dosyć niższych cenach. No jest ogólnie problem. Ale z drugiej strony dwa tankowce z Sokolem rozpakowali. Tak, ale one stały przez kilka tygodni na redzie po Pondicherry, aż Rosjanie zgodzili się na bardzo duży rabat. Tak, i napisali w prasie, że presja ma sens i odwrotnie, tak? Hindusi się zgodzili, żeby Rosjanie przyznali im rabat. No to takie właśnie myślenie, typowo nie, rosyjskie. Że oni ich wytrzymali tak, wiesz, cenowo. Tak, wytrzymali. Tak. No wytrzymali. No tam ten rabat był bardzo duży, ponoć sięgający 1/5, także to już w ogóle jakieś... Ale, znaczy plus był taki, bo o to mniej więcej Hindusi żądali, tylko te ceny się zaczęły, i tutaj jest trochę racji, ceny zaczęły rosnąć, a rabat był ustalany mniej więcej na bieżąco. I tutaj doszli do porozumienia, bo oni chcieli od tej pierwotnej ceny, powiedzmy stycznia, kiedy ta ropa Brent była po prostu, ogólnie ropy wszystkie były niżej, a ponieważ ona zaczęła rosnąć, no to wtedy gdzieś tam te strony się w końcu spotkały i tu jest jak gdyby ta prawda. No właśnie, ale w każdym razie rabat był niespotykanie duży jak na taki transport. No to nie był duży transport. Hindusi tutaj zawsze tak, że tak powiem, handlują, szczególnie kiedy widzą, że mają tą przewagę negocjacyjną. A teraz, jak mówi, powiedziałeś o przemyśle. Powiedziałeś o przemyśle i tak pora zajrzeć do rosyjskiego przemysłu samochodowego. A jak wiadomo... Chińskiego. Przejęto sporo zakładów należących do firm zachodnich, między innymi Stellantis została przejęta fabryka w Kałudze. W Kałudze tam 70% miał Stellantis, 30% Mitsubishi Motors. Obie się zaczęły wycofywać. W kwietniu 2022 roku Stellantis wstrzymał wszelkie operacje finansowe. No ale zakład w Kałudze był bardzo ciekawy, dlatego że tam produkowana była spora część modelu Citroen C5 przeznaczonego na rynek rosyjski. No pewne partie były sprowadzane z innych zakładów Stellantis. Tam produkowany był też Peugeoty, właściwie składane Peugeoty, Ople i Mitsubishi. Docelowa wydajność 125 tysięcy pojazdów rocznie. No ale najwięcej, ponieważ największa część produkcji
Citroena C5 Aircross była tam ulokowana, no to najwięcej się tego Citroena C5 robiło. No i o co chodzi? Stellantis fabrykę sprzedał. Rosyjska firma Automotive Technologies zarejestrowana w Moskwie, uwaga, w marcu 2023, będąca w 100% własnością Galiny Dołgolenki, też zupełnie, prawda, mało znany tutaj oligarcha, a raczej może oligarchini, nagle się okazuje, że Citroen C5 jest w Kałudze wytwarzany. Mimo tego, że nie ma tam Stellantisa, mimo tego, że nie ma tam Mitsubishi, jest absolutnie wytwarzany. W niewielkich bardzo ilościach, ale jest wytwarzany. Dlaczego? Otóż kluczem jest chiński partner Stellantis. Chiński partner Stellantis, który jest Dongfeng Motor Group. Mianowicie Stellantis nawiązał współpracę z tymże Dongfengiem po to, żeby tam robili w Chinach, żeby robili te Citroeny C5 pod marką Citroena, a jakże, ale wiele części, żeby było taniej, to sporo takich zestawów, praktycznie większość, produkował Stellantis. Znaczy produkował Dongfeng pod marką Stellantis. No i teraz co się okazało? Dongfeng, nie pytając Stellantisa o zdanie, zaczął całe te kity produkcyjne sprzedawać Rosjanom, Kałudze. Na razie niewiele, bo mamy informacje o 42 tylko takich kitach sprowadzonych do Kaługi i z Kaługa zmontowała ponoć ponad setkę, raz ze starych zapasów, dwa z tego, co im Dongfeng dostarczył, ale Citroeny nie będące Citroenami na rynku rosyjskim jeżdżą. Ale oczywiście ciekawa sprawa w związku z tym, bo serwis tego wszystkiego powinien zapewniać Dongfeng, który ma swoje ASO, który ma swoje tam, który ma tam swoje warsztaty, obsługę gwarancyjną i tak dalej, swoich samochodów. Nie zapewnia. Dlaczego? Dlatego, że zostało to potraktowane jako import rów doległy. W związku z tym dostarczają, montują, ale mówią, nie, to nie nasze, to nie nasze. To powinien się zająć tym Stellantis, którego na rynku rosyjskim nie ma. Nie ma. Także, nie będzie. Nie będzie. Także sytuacja jest deczko zabawna. No ale jeszcze, żeby było ciekawiej, to nie jest jedyna taka historia. Otóż w grudniu w 2023 roku uruchomiono produkcję rosyjskich crossoverów średniej wielkości i jest montowana partia pilotażowa 48 takich samochodów i te samochody mają być masowo produkowane w 2024 roku. Nie podano oficjalnie żadnej nazwy ani modelu, ale dobrze zorientowani mówią, że to są oczywiście samochody Dongfenga, które będą montowane w Rosji i będą to samochody jak najbardziej chińskie, które będą w tej samej fabryce. W ten sposób mamy bardzo ciekawą historię. Z jednej fabryki wychodzą dwa różne samochody z częściami od tego samego producenta, z których jeden będzie objęty systemem gwarancyjnym jako produkowany na miejscu, ale będący chińskim, drugi, który jest będący chińskim, teoretycznie jest francuskim i żadną gwarancją objęty nie jest, mimo że z tej samej fabryki pochodzi. No, takie rzeczy to tylko w Rosji. No, ale jedźmy dalej. Import równoległy. Import równoległy, który na rosyjskim rynku staje się, zwłaszcza dla wielu mniejszych firm, staje się bardzo istotnym. Otóż w ramach tego importu równoległego zostało sprowadzone około 30% samochodów, które w grudniu zostały sprzedane w Rosji. I teraz tak, te samochody naprawiane są wyłącznie odpłatnie, bez serwisu. Mówiliśmy. Są sprowadzane wyłącznie z Chin.
I teraz Chińczycy mówią, że te samochody tak naprawdę nie są ich i że to Rosjanie mogą sobie je naprawiać sami. No jeżeli ktoś nie widział tego odcinka, mówiliśmy albo w Jaruskiej, albo w jakimś komentarzu, że wygląda to tak, że ktoś przyjeżdża na stację serwisową, bo często kupowane są te samochody w salonach, bo to import równoległy nie oznacza, że ktoś gdzieś kupuje potajemnie, tylko przychodzi do salonu, kupuje samochód i potem myśli, że jest na gwarancji, przyjeżdża do serwisu, a podłączają pod komputer i mówią, że ale my nie mamy tego samochodu w systemie, nie może pan naprawić. No może i pan wtedy musisz odpłatnie. I jedynie albo odpłatnie, jeżeli się, bo nie każdy serwis też chce, tak, z tych chińskich, albo, no albo to jest już jak gdyby, no albo gdzieś indziej, tak. A więc to tak to wygląda w ten sposób, tak? Czyli legalnie kupiłeś samochód, tak jak dla Rosjanina, często wziąłeś na to kredyt 30%, bo tam te kredyty samochodowe są 30% plus. Powyżej, no i jak ci się coś popsuje, to i tak jakbyś miał używany ten samochód, bo musisz zapłacić za to. Jaka to jest cyfra? W ciągu 11 miesięcy 2023 roku w Rosji sprzedano 939 254 nowe samochody osobowe. Niby to jest wzrost 65% rok do roku, ale 30% z tego właśnie stanowi import równoległy. A teraz powiedzmy o wspaniałych producentach. Że to w większości są chińskie samochody. A, tak? Właśnie, czasami powiemy zaraz. Zachodnie, przez tak. Chiny robione, ale najczęściej to chińskie marki. Tak, a teraz powiedzmy o wspaniałym przemyśle rosyjskim, który z racji importu równoległego zaczyna przodować. Otóż w 2022 roku pojawiła się dobrze znana marka Moskwicz. W 2023 roku Model 3 Moskwicz 3 przypominający crossovera. Produkcję rozpoczęto w fabryce w Moskwie odkupionej za jednego rubla od Renault, wtedy kiedy Renault sobie odszedł po inwazji Moskwy na Ukrainę. I co to jest? Moskwicz 3 to Sehol X4 chińskiej firmy Yak Motors, montowany, a nie produkowany w Moskwie przy pomocy kompletnych zestawów kupionych od chińskiego producenta, który zgodził się na rosyjski rebranding i na to, by samochód ten był jako rosyjski, obsługiwany przez rosyjskie sieci ASO. No i w rezultacie znalazł się na 9. miejscu w listopadzie na liście najlepiej sprzedających się samochodów ze sprzedażą 1910 egzemplarzy, co oznacza osiągnięcie 1,7% udziałów rynkowych. I teraz najpopularniejszy samochód w Rosji, Łada, tak, z liczbą 32 651 sprzedanych samochodów i udziałem w rynku wynoszącym 29,8%. A teraz jaka jest najpopularniejsza Łada? Najpopularniejsza jest Łada Granta. Łada Granta jest najtańsza, pozbawiona ABS, wspomagania kierownicy, pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa, a nawet dodatkowych wzmocnień chroniących pasażerów. Wiadomo teraz, że kolejny wspaniały rosyjski samochód będzie montowany w przejętym zakładzie Nissana. W październiku 2022 roku Nissan sprzedał wszystkie swoje rosyjskie aktywa państwowej rosyjskiej spółce NAMI. Sprzedana została zarówno fabryka samochodów, jak i ośrodki badawcze w Sankt Petersburgu, Centrum Sprzedaży i Marketingu w Moskwie. No i co się teraz mówi? Teraz się mówi, że tam będą aż dwa samochody produkowane, znaczy składane. Oba będą chińskie, a jeden będzie elektryczny. I to będzie prawdziwy rosyjski elektryczny samochód. To zdaje się będzie chiński BYD, sprzedawany pod marką, uwaga, uwaga, Zaporożec wraca. Zaporożec, tak jest. Zaporożec tutaj jako symbol, Pawle, bo my już zdobywamy Zaporoże, prawda, to będziemy mieli Zaporożec. A tak, bo jest ta, no, nie wiem, widziałeś mapę tych celów na 2024, czyli odzyskanie wszystkich regionów, bo po tym jak zdobili Awdijiwkę,
no to przez prasę rosyjską przetoczyły się takie mapki, tak, celów. Tak. Nie wiem, czy to przez propagandę, czy chyba ktoś był nadgorliwy, ale się tak rozpowszechniło i że oni tak tam Siewierz, Krematorsk, Zaporoże, no Cherson też się nawet pojawił, nie wiem jak tak, to zrobić. Tak, ale... uderzenie na Pribałtykę, bo przecież NATO jest już takie słabe, prawda? No, ja przeczytałem łącznie z instalacją prorosyjskiego rządu w Polsce, no mają rozmach. Tak. A tymczasem Komisja Obrony Dumy Narodowej, Dumy Państwowej zażądała, żeby rosyjski przemysł w końcu po 15 latach przymiarek dał wreszcie dobry, lekki samochód terenowy dla armii. No i o co chodzi? No i o to chodzi, że ten lekki terenowy samochód dla armii to prawdopodobnie będzie samochód chiński. No a jaki masz wybór? Wiesz, no jak wracając do tego Nissana, Nissan bardzo dużo sprzedawał na rynek rosyjski, w ogóle nie chciał wychodzić z Rosji, on się bronił, no ale został, że tak powiem, no, zmuszony. Ale partner, czyli Renault go jednak żeby się stamtąd wyniósł. Został zmuszony i tak naprawdę to, co oni teraz proponują, no to nie są, znaczy ja to bardzo słabo widzę, tak, oprócz tej Łady, która faktycznie i oprócz jakiegoś być może, jeżeli oni z Chinami opracują jakiś tani model budżetowy, no to jest szansa, że on się gdzieś tam sprzeda. To raczej natomiast będzie tak, że Chińczycy dla nich opracują tani model. Tak, zgodzą dokładnie. Się na ewentualny rebranding. Wiem, te wszystkie jakieś nowoczesne, tak. No pamiętajmy, że obecnie żaden chiński i rosyjski samochód nie przechodzi crash testów. Nie, żaden. Zresztą żaden. W ogóle nie są wykonywane. No bo znaczy, nie, no są wykonywane poza Rosją, bo tam ja już widziałem, że tak. robił dla nich, natomiast dla tych chińskich, bo te chińskie też nie przechodzą często, które są w Rosji produkowane, więc one się nie nadają poza Rosją nigdzie więcej. No Clarkson, który stwierdził, że Łada Granta mu bardzo przypomina, bardzo mu przypomina, jeśli chodzi o charakterystykę, dobrze znany poziom wschodnio-niemieckich Trabantów i Wartburgów. Powiedział, że jeżeli mu się dostarczy, to on chętnie spróbuje tym cudem techniki pojeździć. I od razu się odezwały opinie tego typu: Jeremy, nie rób tego, to może być twoja ostatnia jazda w życiu. No wiesz, on też dziwna ta postać tego człowieka, ale tak, może go zostawmy. Tak, dokładnie. W każdym razie, no, rosyjski przemysł motoryzacyjny chińszczyzną mocno to ręczy. No, to będzie chiński przemysł, tak? To, co Chińczycy, dokładnie. Tak jak mówię, wyprodukują jakąś budżetowe, to się będzie sprzedawać, a jeżeli nie, no to będą tak jak z tym Moskwiczem, tak? Wyjeżdża z fabryki, rozmontowują do kontenera i potem montują, tak? To nawet nie to, oni po prostu gromadzą zestaw części od kooperantów, tam już jest, wiesz, wszystko w tej Moskwie przygotowane, wysyłają w skrzynkach zestaw części od kooperantów, weźcie se to, zmontujcie. Natomiast to też będzie ciekawe, bo są badania, 6% Rosjan zrezygnowało w 2023 z zakupu, a 30% przełożyło decyzję za 2 lata. Tylko, że za 2 lata ja nic nie chcę mówić, ale sytuacja jakoś się mocno na tym rynku nie zmieni, to znaczy będzie więcej może tych opcji chińskich. No właśnie, ja też tak myślę, że chińskich to nic nie będzie, tak? Tak. Przy czym? Nie wiem, czy warto czekać, tak? Bo na to, że zachodnie firmy wrócą, to moim zdaniem mała szansa jest w przeciągu. Wiesz, ja ci powiem, jak ja zerknąłem na rosyjskie portale i rosyjską prasę, to tam jest wybijane, że Chińczycy sobie doskonale radzą ze sprzedażą samochodów na Zachodzie, bo to są takie dobre samochody i cały Zachód ich kupuje. I że za moment wygryzą zachodnich, tutaj wiesz, producentów, zachodnie koncerny, bo jakość chińskich samochodów jest taka doskonała. Niesamowity marketing, wiesz, zupełnie samochodów produkowanych w innym kraju tylko dlatego, że rosyjski przemysł nie ma innej opcji i musi to zamienić sobie na montownię. Coś zadziwiającego.
No wiesz, no może jeszcze Hindusi wejdą, mają te swoje też niskobudżetowe pomysły. Ale tata pomysły. Nie chce. Tata nie ale chce nie chce wejść. Na razie. Wiem. Nie chce wejść, wiesz czemu, nikomu się nie opłaca podpaść pod sankcje. Za mały rynek. Po pierwsze za mały rynek, a po drugie za mały rynek. Jakby był, wiesz, tam by było pół miliarda ludzi, jakieś bogatsze społeczeństwo, to może by... Dokładnie, a w tej sytuacji to tak... Nie ta cena. Nie ta cena. Za to tata będzie wchodzić, jak najbardziej rozmawia z Wietnamem, z krajami Azji Środkowej. ASEANu. Tak, ale Azji Środkowej, tak. Tak, Kazachstanem, tam tak, wiesz, tak. Tam się mowa, tam jest mowa, że chiński przemysł samochodowy będzie miał tam konkurentów w postaci Hindusów, że tam to się rozwinie. Wiesz, ja bym się nie zdziwił, jak za dwa lata się okaże, że w Rosji zaczną robić karierę hinduskie samochody, indyjskie samochody przywożone z Kazachstanu. Taki złośliwy, wiesz, dowcip historii. Może tak być, może tak być. Okej. Okay. No i myślę, że... Z tematów tyle. Tak, myślę, że na to... To mam dla ciebie pytanie. No. Jeszcze zanim ten. Jak oceniasz tutaj ten kierunek, który się ukształtował, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu z rupiami i te reinwestycje rosyjskie w Indiach, bo to jest taki, ja przynajmniej oceniam to taki duży win dla Indii, no bo mamy w tym momencie pod 50 miliardów, 50 miliardów dolarów denominowanych w rupiach, które zaległy w bankach tych hinduskich, nadal się sprzedaż częściowo, nie w całości, odbywa w rupiach. I co ciekawe, 16 miliardów już w tym czasie Rosjanie zainwestowali w Indiach, czyli reinwestowali te pieniądze. Znaczy wiesz, to jest, przypomnę tutaj Sapkowskiego, miecz przeznaczenia ma dwa ostrze, prawda? Przyjrzyj się, gdzie te inwestycje są dokonywane. Za moment może się okazać, że krótkoterminowo to był win, a długoterminowo Hindusi będą mieli kłopoty, bo Rosjanie zaczynają bardzo mocno inwestować w indyjski przemysł spożywczy i to w rolno-spożywczy. Zaczynają wykupywać spółki rolne indyjskie, produkcja herbaty, produkcja ryżu i za moment może się okazać, że Hindusi mają kłopot, bo na przykład na jakiejś części rynku pod tym względem łapę im położą Rosjanie. I to będzie dla nich nieprzyjemne zaskoczenie. Także tutaj bym tak spoglądał na to podejrzliwie pod tym względem. Okay. Bo przemysł przemysłem, oczywiście oni jak najbardziej tutaj widać, że spora część tego długu też poszła, bo już się zdecydowali na zakup farmaceutyków od Hindusów. Tak. Ale te inwestycje, tutaj mi dzwoni mi tutaj, pali się czerwony sygnał. Rosjanie wiedzą, w co inwestować. Oni tak nie inwestują sobie w przemysł. Przemysł inwestują dosyć niewiele, ale zaczynają duże inwestycje w indyjski sektor rolny. A to jest miękkie podbrzusze Indii. Tak naprawdę. Ale wiesz, oni zawsze na ten przemysł wprowadzali różnego rodzaju ograniczenia. Na szczęście. Pamiętaj, a więc oni się tam nie szczypią. Państwo ma bardzo wiele, tak, bardzo wiele tak. Ma do powiedzenia. To jest no prawda. I potrafią jeżeli też znacjonalizować, bo też takie przecież jeżeli chodzi o herbatę, tak, no to jest towar strategiczny. Mam nadzieję, że oni pamiętają te lata 90., kiedy było tak, że nie mogli zapłacić Rosjanom za broń i zgodzili się na zapłatę w herbacie. Rosjanie wykupili 650 tysięcy ton herbaty, najlepszej, i potem sprzedawali z nieprawdopodobnym narzutem w całej Europie. To był ten moment, pamiętasz, kiedy herbata bardzo zdrożała, potem te ceny się utrzymały, a to było faktycznie dzięki tylko tym transakcjom Indii z Rosją. No dobrze, zobaczymy, jak się to będzie dalej toczyło. Wydaje się, że... Bo oni nie znaleźli innego pomysłu, tak? Te nie, inwestycje, nie, co nie. Też nie jest najwygodniejsze dla Rosjan, tak? Być nie może dla oligarchów częściowo na początku, tak? No bo jest jakaś tam
poza Rosją jakiś majątek w jakimś kraju, powiedzmy zaprzyjaźnionym. A tam było, wiesz, ale... to było bardzo dobre pytanie, jacy oligarchowie, bo no właśnie. W te historie z bronią to nie była zaangażowana stara oligarchia. No w historię z bronią nie, ale no. Już jeżeli chodzi o ten przemysł naftowy, no to stara. Tak. Naftowy tak, ale tylko naftowy, bo oni od dawna na nim trzymają łapę. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje rolne, to tam się pojawiają zupełnie nowe nazwiska. O inwestycje rolne w Indiach. Pojawia się ten pojawia się ta szefowa tego metalicznego, wiesz, koncernu, że tak powiem. Jak ona się nazywała. Tak. Ona się nazywała. Mangazeje Mining, ten koncert metaliczny. No. Ona się nazywała na D, nie na M. Okay. O. Tutaj gdzieś ją mam. Mangazeje Mining to jest Siergiej Janczukow. To jest jedno. A tu jeszcze ta druga, ta, która. Tutaj jeszcze jest jedna osoba, tak, z tego przemysłu samochodowego. O, z tego, to jest bodajże z tego autowazu, tak, Galina Dołgolenka. Ona się też Automotive Technologies, ona się też pojawiła w tych inwestycjach indyjskich. Teraz pytanie, czy to są słupy, czy to są ci tacy nowi oligarchowie putinowskiego chowu. No zobaczymy też, jak te sankcje wtórne będą się teraz zaciskać, bo w którymś momencie Rosjanie też znajdą obejście do tego, no ale to jeszcze pewnie potrwa. Bardzo ciekawie się zapowiada ten rok, jeżeli chodzi o rosyjską gospodarkę. Tak. Ja ze swej strony, Marku, dziękuję. Dziękuję widzom, ci, bardzo dziękuję widzom. Chcieliście z nami tą godzinę spędzić ponad. Do usłyszenia, zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia, a my widzimy do zobaczenia. Się w jutrzejszym tak cepie. Jest. Trzymajcie się. Cześć. Do widzenia, cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeśli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linku w opisie pod filmem.